2016 roku. Przy opublikowanych wyrokach dodano formułę rozstrzygnięcie wydane z naruszeniem przepisów ustawowych dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym dotyczyło aktu normatywnego, który utracił moc obowiązującą. Po wydaniu tych wyroków przez Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku ich opublikowanie w Dzienniku Ustaw odmówiła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Domagała się tego opozycja. Wyroki opublikowano na mocy ustawy uchwalonej kilka tygodni temu przez Sejm. Zapadł pierwszy prawomocny wyrok w sprawach wytaczanych przez policję demonstrantom, obywatelom RP, którzy protestowali pod Sejmem w lipcu ubiegłego roku. Policja zarzuciła im blokowanie pasa jezdni na rogu ulic Wiejskiej i Pięknej, przez co mieli rzekomo uniemożliwić ruch pojazdów. Zdaniem sędziego, który umorzył sprawę, zarzuty policji były zmienione, bowiem pominęły one fakty, że zgromadzenie było legalne, a jego celem było zamanifestowanie poglądów uczestników tej demonstracji i przedstawienie ich krytycznej oceny co do przygotowywanych i uchwalanych zmian ustawodawczych. Ludzie stali u siedzi na ulicy i chodniku pod Sejmem, by wyrażać swoje poglądy, a to gwarantuje konstytucja. Wcześniej sąd pierwszej instancji również umorzył sprawę. Na 12 lipca Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia wyznaczył termin pierwszej rozprawy w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Mężczyzna zmarł w komisariacie policji przy ulicy Trzemeskiej we Wrocławiu w maju 2016 roku. Sędzia Marek Poteralski poinformował, że sąd wyznaczył kolejność przesłuchań oskarżonych i świadków. No. Jako pierwsi będą zeznawali oskarżeni policjanci. Na miesiące lipiec, sierpień, wrzesień zostało wyznaczonych 7 terminów rozpraw. Na pierwszych terminach oczywiście odbędzie się przesłuchanie oskarżonych i następnie sąd przejdzie do przesłuchania świadków. Póki co zamierza wezwać 20 z 50 zawnioskowanych przez prokuraturę świadków. Na razie nie zapadła decyzja, czy rozprawa będzie jawna dla publiczności i mediów, mówi adwokat rodziny Stachowiaków Mikołaj Pietrzyk. Oskarżyciel posiłkowy stoi na stanowisku, że rozprawa powinna być jawna. Jawna dla mediów, z możliwością nagrania. Chcemy, żeby Polacy mogli sami wyrobić sobie zdanie o tragedii, która spotkała rodzinę państwa Stachowiaków. Czterej byli policjanci oskarżeni są o przekroczenie uprawnień i o torturowanie zatrzymanego. Grozi im do 5 lat więzienia. W toku śledztwa prokuratura ustaliła, że kilka lat wcześniej jeden z funkcjonariuszy miał zatarg ze Stachowiakiem. Pierwszy mecz biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Rosji będzie transmitowany w strefie kibica na Stadionie Narodowym w Warszawie. Władze spółki, minister sportu i turystyki oraz sponsorzy oficjalnie zaprezentowali szczegóły dotyczące organizacji wydarzenia. Przemysław Lis. 19 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie prawie 70 tysięcy kibiców będzie mogło obserwować transmisję meczu Polski i Senegalu, który zostanie rozegrany w Moskwie, mówi rzecznik prasowy PGE Narodowy Monika Bożdyńska. 8 wielkich ekranów, stanie też scena, na której będą różne animacje i ten hymn śpiewany przez 70 tysięcy gardeł, myślę, że może być dosłyszany w Moskwie. Do wspólnego kibicowania biało-czerwonym zachęca minister sportu i turystyki Witold Bańka. Warto, żeby ten pierwszy mecz też przeżywać wspólnie, żebyśmy mogli wspólnie kibicować, bo zawsze nic tak nie jednoczy jak sport, jak piłka. Pierwszy mecz biało-czerwonych na mundialu w Rosji zostanie rozegrany 19 czerwca na stadionie Spartaka Moskwa. Początek spotkania z Senegalem o godzinie 17. Przemysław Lis, Polskie Radio. Kibice będą oglądać spotkanie zarówno z trybun, jak i z płyty stadionu. Właśnie rozpoczęła się sprzedaż biletów. Wejściówki dostępne są w cenie od 10 do 30 zł. Dzieci do lat 6 do strefy kibica wyjdą za darmo. Szczegóły dotyczące zakupu biletów można znaleźć na stronie internetowej Stadionu Narodowego. Mecz Polska-Senegal to jedyny mecz, który będzie transmitowany w Narodowej Strefie Kibica w Warszawie. Mistrzostwa Świata rozpoczynają się w Rosji 14 czerwca. Polska w grupie H rozegra spotkania z Senegalem, Kolumbią i Japonią. I na koniec prognoza pogody. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane na Suwalszczyźnie i w Tatrach. Okresami duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura od 16 stopni na Suwalszczyźnie do 22 na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany na zachodzie, okresami porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5,5 minuty po 3 wracamy do rozmowy Doroty Kani. Powtórka programu.
Jest już w studiu pan minister Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, szef Komisji Smoleńskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, dzisiaj przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold będzie zeznawał, będzie wysłuchany były szef BOR-u Marian Janicki. Pytam o to dlatego, że Marian Janicki pojawia się w sprawie Smoleńska, również Tomasz... Że Janicki się właśnie nie pojawił. A cały problem polega na tym, że on swoich obowiązków nie dopełnił. No, ale tu... On nie zrobił tego, co powinien, nie ochronił prezydenta. Nawet nie dopilnował tego, żeby to lotnisko zostało sprawdzone. Zrobił wszystko, żeby zanikać swoje obowiązki. W sprawie Smoleńskiej pojawia się również nazwisko Tomasza Rabskiego. Tomasz Rabski nie przyszedł na przesłanie, przesłał, nie przyjdzie, przesłał usprawiedliwienie. Czy Marian Janicki, pana zdaniem, coś może powiedzieć na temat Amber Gold? Czy tak samo będzie milczał w sprawie Smoleńska? To jest człowiek, który był bardzo długo kierowcą. Kierowcy zwykle bardzo dużo wiedzą. W związku z tym wiedzę, jak sądzę, może mieć bardzo dużą. Czy będzie chciał powiedzieć? Sądzę, że będzie się wykręcał od ujawnienia rzeczywistej prawdy. Ale powtarzam jeszcze raz. W moim przekonaniu ten człowiek wiedzę posiada bardzo dużą i może być bardzo wydajnym świadkiem. Ciekawe jest, kto już będzie chciał mówić o tym przed komisją, jak go będzie pytała. Proszę Państwa, tego już nie wiem. Za to w olbrzymim stopniu zwykle zależy od sprawności wiedzy pytających. A pani przewodnicząca poseł Basterman jest naprawdę osobą, która potrafi pytać i potrafi wykorzystywać swoją wiedzę, tak żeby zmusić świadków do mówienia prawdy, bądź ujawnienia, że kłamią. Więc sądzę, że to będzie bardzo wydajne przesłanie. Zmieńmy temat. Dwa dni temu okazało się, że dziennikarze podali, że szef Sztabu Generalnego przejmie dowodzenie nad wojskiem. Jest to projekt reformy systemu. No to rzeczywiście to jest projekt reformy systemu, który przygotowałem 2,5 roku temu. Dobrze się stało, że został wreszcie, jak rozumiem, wdrożony, że wreszcie ośrodek prezydencki zgodził się na realizację tej reformy. Przypominam, że ona była zapowiadana przez nas jeszcze przed objęciem władzy, przed wygraniem wyborów. Później była blokowana bardzo długo przez ośrodek prezydencki. Powtarzam, dobrze się stało, że wreszcie ujednolicono system dowodzenia i tego trzygłowego potworka, jak to nazywano w wojsku, wreszcie zmieniono na jedno słowo odpowiedzialność za dowodzenie wojska. Ale część mediów pisało właśnie zupełnie niedawno i w komentarzach się pojawiało, że to jest właśnie odejście od reformy Macierewicza, że to jest wreszcie powodzenie. Pani, to nie pani pyta część tych niekompetentnych i nie znających się na wojsku dziennikarzy, dlaczego mówią takie bzdury. Pytanie jest inne. Pytanie jest takie, czy zmiany, jakie wprowadzono, dotyczą tylko pozycji szefa sztabu, czy dotyczą całego systemu dowodzenia, dlatego że w tej sprawie, w swojej pozycji szefa sztabu, nie było różnic. A Wojska Obrony Terytorialnej? Nie, pani pozwoli. Różnice dotyczyły całej struktury dowodzenia, zwłaszcza na niższych piętrach. Dotyczyły prób stworzenia zbędnego stanowiska, moim zdaniem. Dowódcy połączonych sił zbrojnych, tak by to można było sformułować. I w tej sprawie były rzeczywiście zasadnicze różnice. Z tego co słyszałem, to w obecnej decyzji tej kwestii nie rozstrzygnięto i ograniczono się do rozwiązania dotyczącego szefa sztabu. Słusznie moim zdaniem, bo to dowództwo połączonych sił zbrojnych nie jest potrzebne. Nie sądzę, żeby Wojska Obrony Terytorialnej mogły być przedmiotem jakiejkolwiek dyskusji. Liczę na to, że ta sprawa została raz na zawsze rozstrzygnięta i do czasu ich zorganizowania potykają one bezpośrednią stronę. To jest słuszne rozwiązanie, tak powinno pozostać. Dzisiaj jest zaplanowane, nie wiadomo, czy to będzie do porządku obrad,
Próba odwołania premier Beaty Szydło i minister Elżbiety Rafalskiej wczoraj zaniósł komisję, zaopiniował negatywnie te wnioski. Pytam dlatego, że no właśnie, opozycja znowu mówi, że PiS źle reformuje armię, że źle rządzi. Czy ten wniosek w ogóle pana zdaniem ma powodzenie? I dlaczego jest właśnie taki atak na panią premier Beatę Szydło, jak się telefon? Nie ma żadnego powodzenia. Tak na pana premier, na panią minister Rafalską, jak zwykle atak tych ludzi związany jest z olbrzymi zasługami dla Polski, zarówno pani premier, jak i pani Rafalski. To są osoby odpowiedzialne za politykę społeczną, jedną z obok spraw wojskowych, jedną z najbardziej wydajnych, skutecznych i pożądanych reform, jakie w Polsce dokonało Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich 30 miesięcy. Jesteśmy wszyscy, jak sądzę, szerokiej części społeczeństwa bardzo wdzięczni pani premier i pani minister Rafalski za to, co zrobiły dla wyrównania szans, oczywiście, za nie 30 lat w ciągu dwóch lat się nie drogi, ale olbrzymia praca obu tych pań jest naprawdę dla tysięcy, tysięcy polskich rodzin wielką korzyścią i zabezpieczeniem się, więc tak zwana opozycja, ci ludzie, którzy atakują Polskę na ulicy za granicą, próbują zaatakować tych, którzy są właśnie najlepsi, oglądał pan to, co zmiany? Film Mroczna Zmiana? Tak, oglądałem film Mroczna Zmiana wiele razy. To jeden z najlepszych filmów, reportaży politycznych, jak w ogóle wyprodukowano, co tego ma chyba nic wątpliwości. Pytam dlatego, że zarówno od strony zarzutnika artystycznej, jak i twarzy graficznej. Pytam dlatego, Mroczną Zmianę, ponieważ mówiliśmy o atakach. Właśnie mieliśmy kolejną rocznicę Mrocznej Zmiany. I właśnie pani o rocznicy 1943 roku. Rzeczywiście to był istotny moment w historii Polski, kiedy zablokowano konieczne zmiany i na kilkadziesiąt lat odłożono to, co dopiero teraz naprawiamy, czyli z jednej strony wyrównanie szans społecznych, niezbędne reformy aparatu państwowego i wyrównywanie ludzi w środowisku komunistycznym. Ja dlatego zapytałam o Mrocną Zmianę o film autorstwa Jacka Kurskiego i Piotra Pacjaka między innymi, bo przy tym filmie więcej osób pracowało, ale oni to rzeczywiście ogromny wkład w ten film wnieśli. Dlatego, że tam jest jedna rozmowa. Rozmowa się nie tyle rozmowa, co dziennikarz Gazety Wyborczej, pan Artur Tomosławski, wówczas pyta Piotra Naimskiego o to, że taką tezę stawia, że... To poprosiłem o wcalenie. Nie pytaj. Tak, on tezę stawia, tak on stawia kłamstwo, że tak, stawia tezę, że... Kiszczak pomógł, ja prawo ogólnie cytuję, to nie jest dokładny cytat, że Kiszczak umożliwił, układ z Kiszczakiem umożliwił Macierewiczowi, by się spodziewać. Nie, właśnie, że był układ i co ciekawe, ta sprawa zostawia się, no, teraz wraca ze zbrojną siłą. To po prostu kłamstwo. Tak właśnie powiedział wczoraj premier Olszewski, że to jest bzdura, bo on miał przekomu negocjować. Wtedy zostało to zdementowane. Teraz premier Olszewski. Ale było to powtórzone przez dwie osoby, które się powołują na to, że są dziennikarzami, a są po prostu kłamcami. Dziennikarzami, jak większość rzeczy, które napisali. My mówimy tutaj o zapowiadanej szumnie biografii Antoni Macierewicz, czy biografia nieutylizowana, biografii nieutylizowanych. A w tej sprawie ja czekam przede wszystkim na stanowisko dziennikarzy, dlatego że można różne rzeczy pisać o mnie. Ja jestem osobą publiczną i nawet kłamstwa. Tak powiem, mam narzędzie, żeby z kłamstwem sobie poradzić, ale tutaj nie o to chodzi. Tutaj zaatakowano w sposób brutalny i absolutnie skuteczny moją żonę. Bez żadnych racji, bez żadnych powodów, publikując podsłuchy domowe dotyczące wyłącznie jej. I
To jest coś zupełnie niebywałego. Powtarzam jeszcze raz, nie było żadnej racji. To jest osoba, która siedziała w więzieniu przez pół roku wyłącznie za to, że jest moją żoną, a była najbardziej prześladowana mnie kobietą spośród internowanych, bo najdłużej siedzącą kobietą, której dziecko zostało samo bez opieki. Moja córka została bez opieki. Ja siedziałem w więzieniu, żona siedziała w więzieniu, ona się nigdy polityką nie zajmowała, a teraz ci ludzie publikują podsłuchy, które nie mają nic wspólnego z polityką, są absolutnie prywatną rozmową między nami i jednym celem opublikowania tego jest uderzenie w moją żonę, po prostu podłe uderzenie w moją żonę. I ta sprawa moim zdaniem dotyka najgłębiej tego, co nazywamy etyką dziennikarską. Nic nie ciągnie się do mojej żony, nie zgłosili, nikt nie chce zapytać, opublikowali, powtarzam, podsłuchy, śledzie podsłuchy dotyczące wyłącznie spraw prywatnych mojej żony po to, żeby ją uderzyć. Myślę, że jeżeli istnieje w Polsce, w ogóle istnieje środowisko dziennikarskie, to czeka na żonę się w tej sprawie wypowie, bo to jest Polska. Ale nie tylko sprawy książki, również są publikowane taśmy Kaczyńskiego i jego wypowiedzi sprzed blisko 30 lat, które mają zdeprecjonować pana, pana premiera Olszewskiego. Tak przynajmniej twierdzą dziennikarze. Taśmy Kaczyńskiego.